No, najpierw ty. Co? Brodę golisz? Co to jest? Czemu tu nie ma tego? Kurde! Siema wszystkim, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj mamy i robimy challenge, który już jest bardzo popularny na całym świecie. Dużo ludzi już nagrywali, kilka ludzi już w Polsce. 24 godzin, gdzie mówimy tak na wszystko, tego robimy tutaj trochę inaczej, jak zawsze, żeby było nie nudno. Robimy dwa filmy w tym samym czasie. Wszystkie rzeczy, które ja im zadaję do robienia, to są u nich na kanale. Już pierwsza rzecz była zrobiona. Ale nie było. Najgorzej! Mieli się przebrać ubraniami przez cały dzień, ale jednak zasady nie były ustalone i Mati po prostu się nie mieści w tym, więc może być ciężko. Ale ogólnie, jak widać, będzie bardzo ciekawie, robimy grubo. Jak wam się spodoba, będzie 50 tysięcy lajków, nagrywamy kolejny filmik taki, zrobimy jeszcze raz i totalnie jakieś naprawdę odlotowe rzeczy zaplanujemy, to, żeby naprawdę mieć kilka dni, żeby to wszystko ogarnąć. Ale dzisiaj tak testowo robimy. Mam fajną rzecz, no? Od razu, z bomby, rzecz, na którą czeka cały polski internet, rzecz, którą sugerują wszyscy w komentarzach. To się pokazują komentarze. Moi drodzy, czy jesteście gotowi na to? Steward, czy chcesz się ogolić? Tak! Tak! No tak, no. Ej, ale powiem ci coś fajnego. W akademiku goliłem wszystkich, więc mam wprawę. Ale włosy? Wszystko. Nie! Tak, nie! Tak! Nie, ufam ci, ale tak, zrobię to, ale dobrze. Zrobię to naprawdę dobrze. Ale ja jadę do Grecji, weź mnie nie zniszcz teraz, chłopie. Zrobimy grecki klimat, o to chodzi. Steward mówi, weź mnie nie zniszcz, chłopie. Weź mnie tak zniszcz, chłopie. Zniszcz mnie tak, jak nikt, kurde, w życiu. Dobra, no to działamy. Lecimy. O, shit. Nagrałam to. To, że mam spadło? No. Jestem profesjonalistą. Może jeszcze na ciebie coś nałożę, żebyś nie był brudny. Czemu? Ja? Na mnie. Dobry, będzie. Dziwnie się z tym czuję. Ale zupełnie spoko, nie? No, nice. Znaczy, jakbym był tylko odtąd, no i bez włosów. Może zaraz będziesz bez włosów, więc uważaj na to, jakie masz krzyczenie. Bo to trzeba tak patrzeć. No, kuźwa, to nie do końca. Nie jest jakieś profesjonalne studio, ale... To jest studio tak. In the making się mówi. Mieszamy w naszym studiu. Mieszamy w naszym studiu fryzjerskim. W fryzjerskim El Variato. Jest pan naszym pierwszym klientem. Oh shit. No najpierw ty. Co? Brodę golisz? O kuźwa. Ale masz szybciej. De wolniej, po to... Ała! Co? Delikatnie. Pomela, on płaci, mamy innych klientów. Może zamieńcie się. To ona dopiero nikogo nie goliła, stary. Nie, delikatnie. Nie, Mati. Bo boli, ja mam gęsty zarost. A, cię to boli? Tak. Ała! A ja się nie... Au! A ja nawet nie dotykam. Wyrywa mi te włosy zamiast tych. Ładnie wyglądasz. Na początku myślałam, że będzie gorzej, ale naprawdę jest lepiej. Nie jest lepiej. Będzie super. Naprawdę robię to profesjonalnie, to nie jest tak, że zależy nam tylko na wyświetleniach. Aczkolwiek fajnie, jakby było dużo. Nie, coś ci zrobił, Mati. A nie, dobra, dobra. Dobra. Nie możesz się patrzeć w lustro. Dobrze? Tak. Nie, to jednak nie. Tutaj jednak nic nie będę robił. Mate. Ja jeszcze spróbuję poprawić. Bo powinienem mieć do tego brzytwę. Nie, może zrobię jeszcze jedno, żeby było tak bardziej. Że specjalnie to było. Słuchaj, często mi się ręce, ale nie często dotykam twarzy jakiegoś typa. Co ty tam robisz, stary, koło mojego oka? Co ty robisz koło mojego oka, stary? Nie! Nie, spokojnie, spokojnie. Nie wiem, co robię. Mati, kurde! A nie chciałeś mieć takich kresek kiedyś tutaj? Nie, nie. Nie, na co ja się zgodziłem? To... Dobra. Co ty tu robisz? Słuchaj, starałem się jak mogłem, według mnie zrobiłem to dobrze, bo pozwoliłeś nam zmienić ciuchy i że Pomela nie wyglądała tak. Ja nie mogę, stary, nie!
Co to jest? Czemu tu nie ma tego? Kurde! Co to jest? Co to jest? Co to kurde jest? Ja pierdzielę. Czyż dobrze jest, o to ci chodzi. Stary wygląda jak Satan, kurde. I ja pierdzielę. Możecie mi, nie chcecie mi zgolić po prostu do końca tego? Chcemy. No właśnie, to dawaj. Ej, czy chcesz, żeby zostawić ci tylko końcówkę na brodzie? Co? Co? Chcesz, żeby ci zostawić? Nie rozumiem. English, only English. Would you like some small feet on your bird? A small thing? Your penis? No. Yes. Chłopie, weź mi to z gul, ty wariacie. Czekaj, bo już nie skończyłem. O, ja muszę iść się umyć. Ej, chcesz po sobie też posprzątać? Tak. Co się tu wyrzadziło? Zaczęliśmy z grubej rury. Co jest, kurde? Jak ja wyglądam? Jakiś debil. Wyglądam jak debil teraz. Tak mam pojechać do Grecji, zajebiście. Nie, super. Przynajmniej się opalę na twarzy trochę, nie? A chcesz posprzątać, żeby zapomnieć? Chcę. Mati, co robisz? Czemu golisz nogi? Takie mało męskie, nie uważasz? Ej, ale styluwa, co to jest za design? Steward, chciałbyś mieć monobrew? Tak? Tak, chciałbyś? Tak. O! Fuuuuj! Były włosy z nogi, stary! Ogarnij! Ten challenge naprawdę poszedł za daleko. Co to jest? A jeszcze nie wyszliśmy z domu! Słuchajcie, ja jestem załamany, wkurzony, ale za to będę prowadzić samochód i jedziemy coś zjeść. Prowadzę samochód, ale najpierw, wymiana. Najpierw oddaj kluczyk, telefon. Tak. Jak chcecie zobaczyć, czemu Mati ma takie gładziutkie, fajne nóżki? Zamiana. Dobra, tak, tak, mówię tak na wszystko. Żałuję, to jest iPhone. Żałuję tego, nienawidzę. Czuję się tak, jest mi tak przykro i smutno. Z powodu mojej twarzy, co to w ogóle jest? Ja tak wyglądałem cały czas? Czemu mi nie powiedzieliście? Kurde! Idziemy jeść! Halo! Ej, ale my mamy dla ciebie tego drugiego, stary! Ja prowadzę. Ja mogę prowadzić? No jaki? Takie jest zadanie, tak! Może. Ale my, wiesz, że ten czeka na ciebie, rozumiesz? Dobra, ten, tamtym wrócę. Tym masz wracać. Tak. Okej. Okay. Dobrze. Jedziemy. Czekaj. Siadaj, El Pasażero. Wolnie, ja się boję. El Variato! El Variato! El Variato, mordo! Ja jestem taki zestresowany, to jest mój najgorszy odcinek. Mordo! Jesteś El Variato? Dobrze. Zmienia biegi. Samo zmienia biegi. Chcesz jechać z zamkniętymi oczami? Tak. Nie! Pociesz dalej już! Jadę dalej zamkniętymi i hamuję! Musisz mi powiedzieć, że nie mogę już. Że zielone, muszę bez. Zielone. Mogę bez zamkniętych oczu? Tak, jedź, jedź. Dziękuję. Dzień dobry. Za ile chcesz zatankować? Do pełna, co? Do pełna. Chciałbym zatankować do pełna. Jako przyjaźny przyjaciel, tutaj El Variato, stwierdziłem, że zatankuję im do pełna. Jako dobry przyjaciel zgodziłem się oczywiście, kto by się nie zgodził. No i tankujemy do pełna. Gdzie się płaci tam? Tu. Tu u pana. Tu się zawsze idzie trochę na obu. Można kartą? Tylko do tu. Mati, a nie chcesz pożyczyć mi 114 zł? Mogę ci pożyczyć. A kiedy oddasz? Bo widzę, że tam masz w portfelu. No dobra. Taki challenge. Nie no, ale dziękuję. Dzięki. Bardzo, szanuję. Spoko. Szanuję. No to jedź, prowadź dalej. Co, you want Uber Eats? No problem. Zamówmy Uber Eats do samochodu. To nie jest głupie. Mati, nie chcesz się ze mną przejechać deską do restauracji?
A ty nie masz stać i pilnować samochodu? Mogę wrócić potem. Dobra. To dawaj. Stuart, jedziemy na tyłku. Co znaczy? Na tyłku przez pasy. Jedziemy na tyłku przez pasy. Ścigamy się? Tak, 3, 2, 1. Wygrałem? No. Cześć, możesz mi stać? Dobra, idziemy jeść. Idziemy jeść. Ej, Mati, a nie chcesz mi postawić tego obiadu, zanim wrócę do samochodu, popilnować? Zajebiście. Chcę, ale ty idź wtedy pilnować kurę, my zamówimy i się zastanowimy. Dobra. A, weź deski. Aha. Dobra? Dobra. To zamówcie mi coś fajnego. Jedz. Co mam jeszcze, jak tu nic nie ma? Zamówiliście mi coś dobrego? Bardzo dobrego, będziesz pan zadowolony. Steward, zobaczysz. Ja będę jak się tak chował. Jak zasubskrybujesz nasz kanał, to zobaczysz. Ale już subskrybuję, nie wiem. Mam zgadywać co? Ja mam no, dla was fajne... No właśnie, wy zgadnij, co możesz dostać, co byśmy tobie dali. Coś z kurczakiem, bym szczerze. Chyba kurczak? Nie, a miałem nadzieję. Ale mam dla was coś przygotowanego zaraz. Jak już jedzenie przyjdzie, przemyślałem, tam na słońcu stałem. Odwodniłem się, mówię, kurde, muszę się jakoś zemścić, już mam pomysł. Samolecie. Nie powiesz. No nie powiem, dopiero jak przyjdzie. Super, jedzenie. Masz ten trójkącik El Variato. Jest zajebiste. Macie takie akcesorie? No. Macie? Nie. No. Ale nie? Możemy mieć. To ja bym może chcesz coś z nami zrobić, co? Jak chcecie, żebym dołączył do sklepu El Variato, napiszcie komentarz. Nie. Tak. Nie mogę mówić tak, muszę mówić tak na wszystko. O, nie ma wyboru. Ale i tak ja nie chcę dołączyć, ale muszę mówić tak dzisiaj, więc na wszystko. Ale to było sprytne rozegranie. Naleśnik zagadka, super. Dzięki. Naleśnik zagadka. Dziękuję. Co? Steward, wszyscy czekają. Jej, czaskowy, lubię. Czyli ja nie wiem, co to jest. Muszę zgadnąć, co tu jest, tak? Tu nic nie ma. No. Musisz zgadnąć, która to była pozycja. Fasolki. Burrito. Które? Burrito, Nie? Nie. 13? Nie 13? 13. Nie. What? Meksykański z kurczakiem? Tak? Jest. Nasz kochany Mateusz stwierdził, że zapłaci, nie? Jaki tak, dobry chłopak. Tak. Nie miałem wyboru, ale tak. Też cieszę byłeś się. Miałeś wybór. Nie, no miałem. Jasne, tak. A powiedziałeś tak. Dziękujemy bardzo. Co mam z tym zrobić? Wrócić do domu, co mam ci powiedzieć? Co? No. Nie. Czekaj. 8 kilometrów? To za mnie ja jutro wrócę. Ja mam z tym wracać do domu? Ja mam z tym wracać do domu. Super. Co mam ci powiedzieć? Czy masz jechać do domu? Tak! Kurde! No dobra. Jadę za wami. Czekajcie. Złapię się tego. Kurde, to zajmie mi cały dzień.
A fisherman was good at play. I am a fellow in a rascal of the 90s. I can do all the things you can, for I am a fellow in a Ale akcja właśnie się odbyła, co? Słuchajcie, to co się wydarzyło właśnie teraz, to nie uwierzycie. Po prostu magia. Ale jestem szczęśliwy. No Mateusza już nie ma, ale dowiedzieć się czemu musicie zobaczyć wątek. Powiedziałbym u fitloverców, ale nie wiem czy fitloversi już jeszcze istnieją. Astiu, słuchaj. No? A może mógłbyś mnie odwieźć do Mateusza? Serio? No dobra. Tak czy nie? No tak, no. No tak. Dobra, wjeżdżamy. Mateusza nie ma, nie wiem czemu. Ty, nie ma go. On poszedł. Zostawił cię. O nie. Tak. To ja specjalnie załatwiłam, żeby wrócić do Mateusza, a jego tutaj nie ma? Nie czekał? Nie wiem. W sumie teraz sam jestem zdziwiony. Zobaczmy, co się odwaliło. I co? Gdzie wy byliście? No, niestety poprosiła mnie w samochodzie, czy może do ciebie wrócić. No i musiałem powiedzieć tak, więc oddawaj pierścionek. Jezu, czyli jednak też miałeś tak. Opcję wyboru. Oddawaj. Oddała mi pierścionek. Ale ja jestem wolny. To by było koniec na dzisiejszy film. Taka króciutka część, słuchajcie, jak dla mnie i tak jest dosyć, muszę teraz zapuszczać brodę znowu przez x miesięcy. No i to by było na tyle na dzisiejszy film. Słuchajcie, jeśli chcecie znowu cały dzień, tylko na grubszej skali, dobijajcie dużo łapy w górę, jak będzie, ile mówiliśmy? Mówiliśmy w sumie 50 tysięcy, to jak będzie 50 tysięcy, to polecimy z drugą akcją, co wy na to? Spoko, ja już mam nawet pomysł. Co byś powiedział na tatuaż El Variato? Co? Dobra, nie, to już jest coś... Co? Dobra. Ej, czekaj, dzień się nie skończył. A ja 4K. Nie ma 24 godzin, już jest drugi dzień. Dobra, słuchajcie, lajkujcie, komentujcie, wbijcie do fitloversów, u nich jest druga część, zobaczycie właśnie wszystkie rzeczy, które nie były u mnie, które były u nich, dokładnie tak. I no, może następnym razem już dołączę do ekipy El Variato. Co wy na to? Słuchajcie, lecimy i do zobaczenia w następnym filmie. Subskrybujcie, klikajcie teraz ekran, na bieżąco być. Udostępniajcie, lajkujcie, jeśli chcecie więcej, żebyśmy powtórzyli ten challenge jeszcze kolejny raz. Dajcie znać w komentarzach i pokażcie łapkami. I my się widzimy w takim razie w następnym, a on następnym razem naprawdę będzie grubo. Mam kilka fajnych rzeczy przygotowanych na nich. Więc no, lajkujcie. Siema. Yo.